Długo wyczekiwany odcinek o ciągniku John Deere 620M w końcu na naszym kanale. Ten kompaktowy i bardzo zwrotny ciągnik nadaje się do pracy zarówno na gospodarstwie rolnym, jak i hodowlanym. W dzisiejszym odcinku będzie on pracował z talerzówką i pługiem. Maszyna jest wyposażona w czterocylindrowy silnik PowerTech EWL o pojemności 4,5 litra. Moc znamionowa tego ciągnika to 120 koni mechanicznych, a maksymalna 133 konie mechaniczne. Znamionowa moc wałka odbioru mocy to 94 konie mechaniczne, a maksymalna 111 koni mechanicznych. Zbiornik paliwa może pomieścić 175 litrów paliwa w wersji podstawowej lub w dodatkowej opcji 205 litrów. Jeśli chodzi o te ustawienia tych wszystkich parametrów ciągnika, tutaj mamy główną zakładkę i możemy sobie przestawiać wszystkie parametry, które chcemy sobie ustawić. Nie? Czy na przykład nie, czy silnik, zawory hydrauliczne. Jeśli załóżmy, zależy nam tylko na konkretnej jakiejś funkcji, czyli na podnośniku albo na skrzyni biegów, albo na hydraulice, na dole mamy skróty, także nie musimy poprzez te wszystkie księgi jakby przechodzić. Tu ustawiamy sobie, nie wiem, wysokość podnoszenia i mamy tutaj na 96% maksymalna wysokość. To co, próbujemy? Oczywiście. Ciągnik ten często jest wybierany dzięki swojej przekładni, której można wybrać kilka rodzajów, m.in. Power Quad, Auto Quad lub Command Quad. Ten auto, to co, do czego to służy? Automatycznie będzie zmieniał półbiegi. Tutaj będziesz miał też półbiegi pod drzwiskiem. Będzie, wiesz, działa na zasadzie biegu, prędkości obrotowej silnika, wiesz? Im wyższa prędkość, on to będzie zmieniał, jest powyżej 1800. Maksymalny udźwig tylnego zaczepu za punktami podnoszenia to 4350 kg z możliwą opcją 5700 kg. Przedni podnośnik jest w stanie udźwignąć 3300 kg. Istnieje również opcja montażu wałka odbioru mocy na przednim podnośniku. Będziemy potrzebowali na obrót pługa. 20 sekund sobie zobaczymy, 20 sekund, jeśli będzie za dużo, to zmienimy. Tutaj tym skrótem to jest... To jest tak samo, to jest prędkość opuszczania. To jest prędkość opuszczania, tak. To jest prędkość opuszczania. Jeśli chodzi o hydraulikę, tutaj mamy elektrozawór. To jest... Wierzce mamy, tak? Dobra, i teraz co? Teraz troszkę podnieść do góry na pokrętle, tak? Przednie opony tego ciągnika mają 54 cm szerokości, a tylne 60 cm. Promień skrętu bez hamulców wynosi tylko 435 cm, co czyni go naprawdę bardzo zwrotnym. Za wygody operatora odpowiada mechaniczne zawieszenie kabiny i obrót fotela w lewą i prawą stronę o 15 stopni. 4,85 metra kwadratowego szyb odpowiada za doskonałą widoczność z kabiny, skracając dystans do miejsca wykonywania pracy. W najbliższym punkcie wynosi on tylko 6,5 metra. Pokaz u rolnika zakończył się. W najbliższym czasie okaże się, czy z sukcesem i czy rolnik kupi ten model ciągnika. Możemy tylko powiedzieć, że podczas pokazu był bardzo zadowolony. Na dziś to wszystko. Mówimy Wam do zobaczenia i jak zawsze przypominamy, bądźcie na czasie. Cześć! A mogę tu wejść? Nie. Jak będzie nasz, to będziemy jeździć tak tutaj.